serdecznie na kanale Łysy na emigracji. Łysy jedzie teraz do swojej pierwszej pracy. Jak widzicie, deliverka jedzenia, czyli uszczęśliwianie ludzkich żołądków. Drugą pracę Łysy będzie wykonywać już w domu po południu, więc już nigdzie jeździć nie musi. Ciepełko, herbatka, jakieś dobre ciastko, laptop i jedziemy z koksem. Natomiast dzisiaj nie o pracy. Dzisiaj, moi drodzy, chciałem powiedzieć też nie o deszczu, który pada i przez który trudno mi się skupić jest na prowadzeniu, bo tak pada. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o zaletach i wadach mieszkania w Edynburgu. I od razu mówię, że będzie też taki film, ale to będzie osobny film, kiedy będę mówił o najlepszym miejscu do życia w Szkocji, moim zdaniem i zdaniem, powiedzmy, osób, które gdzieś tam głosowały, gdzieś tam jakieś statystyki były tworzone, też na tych statystykach się będę opierać. Ale teraz przejdźmy do Edynburga. Film będzie krótki, powiem o takich 5 zaletach i 5 wadach, które moim zdaniem są wadami, czy tam też zaletami. No więc jak wiadomo, film z cyklu Łysy uważa, że... Zacznę może od wad, nie? Żebyśmy to mieli już z głowy, żeby wam przekazać jakby gorszą wiadomość na początku, a później na deser zostawić lepszą wiadomość. No i moi drodzy, w związku z tym, że wspomniałem o pogodzie, no to wadą na pewno jest pogoda. I nie chodzi mi tutaj o deszcz, bo ktoś, kto mieszka w Edynburgu, to zapewne wie, że tego deszczu nie ma tak, jak na przykład na północy Szkocji, czy na Wyspach Szkockich, gdzie pada nawet po 25 dni w miesiącu na niektórych szkockich wyspach. I tego deszczu naprawdę jest statystycznie niewiele więcej niż w Warszawie. Możecie sobie to sprawdzić. Nie musicie ufać moim słowom. No tak, owszem, jest jesień, jest zima, to dużo pada. No ale czy w Polsce nie pada dużo w czasie jesieni i zimy? Tylko największą wadą jest wiatr. Tak jak dla mnie. Podkreślam, że cały czas to mówię z mojego punktu widzenia, czyli no tak jak mówiłem, jest to film z cyklu Łysy uważa, że żebyście tam nie pisali, że ja mówię głupoty i tak dalej. To jest z mojego punktu widzenia, po prostu. Taka bezstronna opinia. Wiatr wieje tutaj. Edynburg jest gdzieś tam zwany, tak poetycko bym powiedział, miastem wiecznym, miastem duchów też jest zwany, no ale miastem wiecznym, jeśli chodzi o pogodę, bo faktycznie tutaj wieje przez większość dni w roku. I ten wiatr potrafi być dokuczliwy nawet w miesiącach letnich. Nawet jak nie jest silny, to może być chłodny nawet w miesiącach letnich. Niby masz na termometrze 20 stopni, nawet 23, 24 stopnie, moi drodzy, a gdzieś tam czujesz te powiewy takiego chłodnego wiatru od strony morza, od strony zatoki. Także wiatr, moim zdaniem wiatr. No pogodę też oczywiście mógłbym zaliczyć, tylko tak jak mówię, że Edynburg nie jest tak strasznie deszczowy, jakby się mogło wydawać. Są bardziej deszczowe miejsca w Szkocji. Drugą wadą, moim zdaniem, jest budownictwo, ale to tak naprawdę dotyczy w sumie całej Wielkiej Brytanii, ponieważ no, pewnie Polacy o tym wiedzą, że nie tylko osoby zajmujące się budowlanką, ale tak naprawdę większość Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, wiedzą, że budownictwo, przynajmniej w większości, jest, no powiedzmy, pozostawia wiele do życzenia. Cienkie ściany, zawilgocone ściany, także no, nieszczelne okna. To jest duża wada. No, to jest duża wada. Ja wiem, że oni tutaj mają w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Szkocji, zmagają się z wilgocią, co automatycznie powoduje, że muszą zmagać się z jakimś grzybem, pleśnią. No, ale to też nie usprawiedliwia kiepskiej jakości materiałów budowlanych, które tu są wykorzystywane do budowania szczególnie mieszkań, bloków mieszkalnych, kamienic dla, powiedzmy, przeciętnego Smitha, przeciętnego Kowalskiego. Także budownictwo zdecydowana wada, ale to dotyczy w sumie całego kraju praktycznie, a przynajmniej całej Szkocji. Kolejną wadą, przepraszam, czyli już trzecią wadą mieszkania w Edynburgu, to są ceny wynajmu. No ceny wynajmu domu czy mieszkania i ceny zakupu domu i mieszkania. To w jednym punkcie omówię. Ceny wynajmu są tu jedne z największych, z najwyższych w Szkocji, o ile nie najwyższe, i jedne z najwyższych w Wielkiej Brytanii. Za byle jakie, że tak powiem, mieszkanie, tak jak mówiłem, zawilgocone, zagrzybione, musisz płacić
no naprawdę duże pieniądze, no niewspółmierne duże do tego, co takie mieszkanie ci oferuje. Na przykład takie mieszkanie, jak ja mam, to jest trzypokojowe, czyli tam dwubedrumowe mieszkanie o wielkości 50 metrów kwadratowych, więc niektórzy mają większy garaż. No trzeba płacić nawet 900-1000 funtów, to jest, a czasem i więcej. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I podobnie jest z cenami zakupu mieszkań i domów w Edynburgu. Te ceny są bardzo wysokie. I już na obrzeżach Edynburga wyjedziesz parę kilometrów, czy tam paręnaście kilometrów poza Edynburg i kupisz 20 czy 30% taniej mieszkanie albo dom. Więc no, ceny wynajmu i ceny zakupu są bardzo wysokie, należą do najwyższych w całej Europie. Nie będę tutaj oczywiście podawać cen mieszkań i domów, bo to w sumie wszystko zależy też od metrażu, od firmy, od lokalizacji, ale uwierzcie mi, że one są wysokie, naprawdę wysokie. Także to zdecydowana wada. Moi drodzy, teraz czwarta wada mieszkania w Edynburgu. Cały czas powtarzam, że to jest wszystko moim zdaniem, więc wy możecie mieć inne odczucia albo wasze wady, że tak powiem, które zauważyliście, mogą być inne, zalety inne. Dlatego ja tu mówię moim zdaniem. Jakość dróg w Edynburgu pozostawia więcej niż do życzenia. Ja z racji jednej ze swoich prac dużo podróżuję po mieście, jakieś 150 km dziennie nieraz. I po prostu wszędzie są dziury, wszędzie są te drogi załatane w sposób, no mówiąc delikatnie, niepoprawny, w sposób tani, na szybko. Warto tutaj wspomnieć o tym, jak był przejazd nowo mianowanego króla Karola, no tam parę miesięcy temu. To dziury gdzieś tam w jezdni w Londynie na szybko zasypywano piaskiem, żeby ta karoca mogła z nim przejechać. Więc takie tu jest podejście do, że tak powiem, naprawienia dróg. No i jeśli chodzi o drogi krajowe, no to jest super. Autostrady, drogi ekspresowe, to naprawdę jest tych dróg dużo i te drogi są naprawdę niezłej jakości. Natomiast jeśli chodzi o drogi w miastach, no ja mówię o Edynburgu szczególnie, no to jest tragedia. Musisz, że tak powiem, popisywać się swoją zręcznością w prowadzeniu auta, robić jakieś slalomy, uniki, bo co chwilę będzie jakaś dziura, jakieś nie wiem, wybrzuszenie na jezdni. Moim zdaniem jest gorzej niż w Polsce, jeśli chodzi o drogi w miastach. Oczywiście mógłbym wymieniać dużo więcej wad, no tych wad, jakbym chciał, to bym znalazł może nawet i 50, nie przesadzając, i tak samo zalet, ale ja po prostu chciałem tylko powiedzieć o 5 wadach i zaletach, takich, które moim zdaniem są istotne dla kogoś, kto chce tu przyjechać, zamieszkać czy odwiedzić, no bo jak przyjeżdżamy gdzieś do jakiegoś kraju, to chcemy wiedzieć, jaka tam jest pogoda, chcemy wiedzieć, jakie tam są drogi, chcemy wiedzieć, jakie są tam ceny wynajmu, chcemy wiedzieć, czy jest tam bezpiecznie, nie wiem, chcemy wiedzieć, czy jest tam łatwa dostępność pracy, łatwa dostępność uczelni, szkół, przedszkoli. No, także przechodzę już do 5 wady, ostatniej wady w tym filmie. To jest moim zdaniem, moi drodzy, no duży odsetek ludzi uzależnionych od używek. Dlaczego to jest wada? No dlatego to jest wada, bo jednak tych ludzi widujesz na ulicy i wiadomo, że używki, wszelkiego rodzaju używki, nie mówię, że u każdego, ale u dużej części osób używki powodują, no, nieprzewidywalne zachowania, tak? Nieprzewidywalne zachowania, przez co można czuć się jakby zagrożonym. No można czuć się zagrożonym, bo jak widzisz na ulicy człowieka, który w sposób jakiś taki definitywny wykazuje cechy uzależnienia i na przykład jest agresywny, krzyczy, kopie coś, to nie wiesz, czy ty nie padniesz na przykład za chwilę jego ofiarą. Nie oznacza to, że Edynburg jest niebezpieczny, bo jest dość bezpiecznym miastem, jest monitorowanym i policja tutaj wyskakuje z kanałów dosłownie. Jak coś się dzieje, policja jest, tak? Natomiast no, jest na ulicach, szczególnie w tych dzielnicach poza centrum, jest to widoczne. Jest widoczny problem z używkami na ulicach w Edynburgu. Co mnie oczywiście nic, odpukać w niemalowane przez 15 lat, nie spotkało złego z powodu ludzi używających sobie życia w sposób im przyjazny, dla nich przyjazny.
Natomiast no, przestrzegam, że to widać na ulicach Edynburga. No, tak jak wielu miast na świecie oczywiście. Teraz łysy powie moim zdaniem, jakie są zalety mieszkania w Edynburgu. Powiem o 5 zaletach, oczywiście tych zalet jest więcej. Natomiast, słuchajcie, sorry, że taki opatulony, ale nie włączyłem ogrzewania w samochodzie, bo jestem sknerą i oszczędzam. I tak się ubrałem. No, także moim zdaniem, łysy uważa, że 5 zalet w Edynburgu to: pierwsza, kultura, ogólnie rzecz biorąc kultura. Co mam na myśli? No, mam na myśli ilość muzeów, kin, teatrów, filharmonii, galerii sztuki, restauracji, życie studenckie. I no, ogólnie właśnie cała pojęta kultura. My macie tu mnóstwo, dla osób, które właśnie interesują się kulturą, no to nie zabraknie teatrów, nie zabraknie filharmonii, tak jak mówiłem, nie zabraknie fajnych, klimatycznych restauracji, nie zabraknie fajnego studenckiego życia. No tego jest mnóstwo w Edynburgu. Zabytki są na każdym kroku. Tak naprawdę jak ruszysz się do centrum miasta, to nie musisz specjalnie chodzić, szukać nie wiadomo gdzie, bo pod ręką masz wszędzie różnego rodzaju zabytki. Także to jest plus. Dla łysego to jest plus, bo łysy tam trochę lubi kulturę i korzysta, że tak powiem, z dobrodziejstw tejże kultury. No i dla ludzi, którzy właśnie takiego czegoś szukają, no to Edynburg jest na pewno idealnym miastem w Szkocji, tak, zdecydowanie idealnym miastem w Szkocji, a może nawet w całej Wielkiej Brytanii. Druga zaleta, no to ilość pracy i właśnie uczelni, szkół, przedszkoli. Moi drodzy, ilość pracy w Edynburgu jest duża moim zdaniem. Oczywiście ktoś może zapytać, no ale zależy ja za jaką stawkę. No zgadzam się, no czasem za najniższą stawkę, często za najniższą stawkę, ale przecież nikt nikomu nie zabrania podnosić kwalifikacji i że tak powiem, wspinać się po szczeblach kariery. Także ilość pracy jest dużo, bo jest mnóstwo pubów, jest mnóstwo restauracji i bardzo często są różne wakaty, bardzo często są po prostu przesunięcia na stanowiskach i zwalnia się jakieś inne stanowisko dla ciebie, bo ktoś gdzieś tam wyżej awansuje. Także restauracje, jakieś fabryki, jakieś hotele, co tam jeszcze. Tego budowlanka też w Edynburgu dobrze funkcjonuje. No tego jest naprawdę sporo w Edynburgu, także ilość pracy jest spora. No i tu przy okazji właśnie chciałem wspomnieć, bo nieraz pada pytanie, w jakiej branży najłatwiej się zatrudnić w Edynburgu. No to właśnie moim zdaniem branża gastronomiczna, branża hotelarska. Tutaj jest tego naprawdę, naprawdę dużo. I jeżeli ktoś, powiedzmy, ma, że tak powiem, pozwolenie na legalną pracę w Wielkiej Brytanii i chce pracować w Edynburgu w takich branżach, to jestem przekonany, że znajdzie pracę gdzieś w hotelu, czy gdzieś w restauracji, czy, nie wiem, w sklepie na kasie na początek. I dalsza część tej drugiej zalety, to mówiłem, ilość szkół, uczelni, przedszkoli. Uczelni jest mnóstwo. Edynburg słynie z jednych z najlepszych uczelni w całej Wielkiej Brytanii, a nawet niektóre uczelnie edynburskie są na liście najlepszych światowych uczelni. Ilość szkół podstawowych, szkół średnich, ilość przedszkoli, tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo, także jak macie tutaj dziecko lub chcecie, żeby wasze dziecko chodziło tu gdzieś do szkoły, przedszkola w Edynburgu, to na pewno spokojnie w swojej rejonizacji coś znajdziecie. Kolejna zaleta mieszkania w Edynburgu według łysego, cały czas to powtarzam, żeby to było jasne, że to są według mnie, łysy uważa, że program z cyklu. To moim zdaniem lokalizacja Edynburga i atrakcyjność otoczenia. Co mam na myśli? No, Edynburg jest zlokalizowany nad Zatoką i tutaj tak naprawdę mamy czyste powietrze ze względu na to, że są, no ja to tak nazywam, przeciągi, tak? Przeciągi, to powietrze jest przewiewane, przefiltrowywane, najodowane. Nie wiem, czy to jest poprawne określenie, ale jest tu dużo jodu. Jak sobie spacerujesz po wybrzeżu, no, Edynburg jest na wybrzeżu, tak? Położony. Jak sobie spacerujesz po wybrzeżu, to czujesz, to powietrze jest właśnie takie najodowane, takie morskie, takie świeże. Także powietrze tu jest stosunkowo czyste, nie ma tutaj żadnych takich kopcących fabryk, które by zanieczyszczały to powietrze. No dobrze, no jakość powietrza, jak nieraz tam patrzę na pogodę, nie zawsze jest idealna ze względu na zapylenie, bo jakieś tam zapylenie z powodu ilości samochodów zawsze występuje, jakiś tam smog niestety się pojawia od czasu do czasu. Natomiast generalnie jest
powietrze jest stosunkowo czyste, jak na miasto jest naprawdę czyste, naprawdę się fajnie nim oddycha. Ja czuję różnicę, jak zajeżdżam do Krakowa. Jestem z Krakowa, z Polski, tak by the way. I w Krakowie, chociaż bardzo kocham Kraków, to w Krakowie niestety ciężko mi się oddycha. Czuję ten smog, nos mi zaraz zatyka, zatoki mi zatyka. Natomiast wysiadam na lotnisku w Edynburgu, to czuję to ostre powietrze, aż wszystko mi się przetyka w zatokach. I druga część tej zalety, to mówiłem, atrakcyjność. Dlaczego atrakcyjność? No, Edynburg tak na marginesie został kiedyś wybranym jednym z najładniejszych miast świata, na równi z Florencją we Włoszech, z Rzymem i no i nie pamiętam jeszcze jakieś jedno miasto. 4 albo 5 miast takich najatrakcyjniejszych, z tego te 2 włoskie miasta były i Edynburg był w tej piątce. To było bodajże w 2017 albo 2018 roku. I dlaczego atrakcyjny moim zdaniem? Dlatego, że jest to stare miasto. Jest to miasto, które nie zostało zniszczone przez drugą światową. Tutaj praktycznie nie spadały, nic nie spadało, że tak powiem, ludziom na głowę. Budynki nie zostały poniszczone. Także to miasto jest stare, jest zabytkowe, jest klimatyczne, piękne kamienice, super zabytki, dużo, mnóstwo z historii. No i co? I kolejne, że tak powiem, argumenty świadczące o atrakcyjności Edynburga, to jest to, że jest położone nad morzem. To jest to, że mamy w środku miasta wygasły wulkan, tak zwaną Górę Artura. Przepiękne widoki są z tej Góry Artura. W ogóle sam ten teren tej Góry Artura jest przepiękny. Jest tam mnóstwo zieleni, jest tam jeziorko, są tam łabędzie. No i wspinasz się na górę, widzisz całe miasto. Mamy 150 parków w Edynburgu, jeden park przypada na 4000 osób, no, mamy mnóstwo zieleni na każdym kroku i no, o to mi chodzi generalnie, o to mi chodzi. No i dostęp jest dobry wszędzie, bo do lotniska jest dobry dostęp, do Glasgow jest dobry dostęp, bo jest autostrada, w godzinkę zajeżdżasz, na północ Szkocji jest całkiem niedaleko, za 1,5 do 2 godzin jesteś w okolicach Loch Lomond. Także to jest atrakcyjne miasto. To jest atrakcyjne miasto. Oczywiście szare jest, jak jest pochmurnie i deszczowo, no ale które miasto nie jest szare, jak jest pochmurnie i deszczowo? No, chyba jakieś włoskie czy hiszpańskie miasteczka z kolorowymi budynkami. Kolejna zaleta to możliwości rozwoju osobistego. To powinienem w sumie podpiąć do tych uczelni, ale powiedzmy, że to będzie kolejna zaleta. Możliwość rozwoju osobistego w kwestiach zawodowych, nie tylko zawodowych. Tak jak wspomniałem, jest tutaj mnóstwo uczelni, na których może zdobyć naprawdę prestiżowe wykształcenie, otwierające ci drzwi do wielu, wielu światowych firm najwyższej klasy. No i mnóstwo firm, bardzo prestiżowych firm, w których możesz znaleźć zatrudnienie. Oczywiście, wiadomo, to nie jest takie proste, że idziesz i od razu cię przyjmują, bo skończyłeś to uczelnię, ale są możliwości rozwojowe. Firmy jak PricewaterhouseCoopers, JP Morgan, Rockstar. No i mógłbym tych firm wymieniać dużo, ale to nie o to chodzi, żeby wymieniać te firmy wszystkie. No, dużo różnych biurowców, dużo różnych firm, tak jak wspomniałem, także możesz się rozwijać, możesz wspinać się po ścieżkach kariery, jak tylko masz ochotę, szlifować język, uczyć się kolejnych języków, podnosić kwalifikacje w każdej, że tak powiem, dziedzinie zawodowej, czy to ekonomia, czy to finanse, czy to rachunkowość, czy to informatyka, czy nie wiem, czy cokolwiek, archeologia, geologia. No, w Edynburgu takie możliwości rozwojowe są duże, tak? Są duże takie możliwości rozwojowe i to jest wszystko tak naprawdę od ciebie zależy, gdzie chcesz być, gdzie chcesz wylądować w swoim życiu zawodowym. Także moim zdaniem to jest zaleta, bo mamy to wszystko pod ręką, mamy to wszystko w tym mieście, w którym mieszkamy, czyli mieszkamy na przykład w Edynburgu, to mamy właśnie to wszystko w Edynburgu, nie musimy jakby podróżować do innych miast, żeby znaleźć jakąś prestiżową uczelnię, która nam pasuje, a później jeszcze w innym mieście znaleźć z kolei jakąś firmę, która nam pasuje, bo w Edynburgu jest pod tym względem bogato, że tak powiem. Ja w ogóle chciałem tak wtrącić jeszcze takie coś, chciałem was przeprosić za jakość dźwięku, bo jeszcze nie dorobiłem się mikrofonu, ale Łysy obiecuje, że dorobi się mikrofonu, może dostanie na gwiazdkę od żony, uśmiechnie się ładnie i dostanie jakiś fajny mikrofon, głos będzie lepszy, na pewno się poprawi jak najszybciej, postaram się poprawić jakość dźwięku. Moi drodzy, tak naprawdę miałem mówić o 5 wadach i 5 zaletach, ale ja to robię tak w sumie na spontana ten film i przy okazji mi się przypomniało, że powiem o 6 zaletach. Będzie ten 5 wad i 6 zalet.
Dlaczego? Bo i no, wpadła mi do głowy taka zaleta, o której nie myślałem wcześniej, a jest ona istotna, a chodzi mi konkretnie o dostępność mieszkań, dostępność zakwaterowania. I właśnie to jest dużą zaletą, ponieważ jest tutaj mnóstwo mieszkań, jeśli chodzi o studentów. Budują się tutaj co chwilę nowe miasteczka studenckie, nowe akademiki. Co chwilę coś powstaje, dosłownie jak grzyby po deszczu. Także studenci mają tu high life, nie ma problemu z zamieszkaniem. No i dla każdego, kto chce tutaj mieszkać i pracować, jeśli chodzi o dostępność mieszkań czy domów, nie ma żadnego problemu. To nie jest tak, że będziecie, nie wiem, czekać, żeby coś znaleźć, nie wiadomo ile, tylko no, tego jest dużo, tak? Tego jest dużo w różnych dzielnicach, w różnych cenach, w zależności od tego, co szukacie. Ogłoszeń pełno, jeśli chodzi o wynajem. Inna sprawa jest, że czasem trudno coś wynająć, co nam się spodoba, ze względu na to, że są tam różne kryteria czasem, ale generalnie jest tego dużo. Teraz powiem o szóstej zalecie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, tych zalet i wad może być o wiele, wiele więcej. I tak jak wspomniałem, to jest film z serii Łysy uważa, czyli to są zalety i wady, które moim zdaniem są istotne, jak się wybiera, powiedzmy, na swój cel stawia mieszkanie w Edynburgu czy przyjazd do Edynburga. Także kolejna zaleta to stopień bezpieczeństwa. I chociaż mówiłem o tym, że jest tutaj na ulicach dużo ludzi, którzy sobie, że tak powiem, używają w sposób nieodpowiedni, zażywając tam różne środki, wypijając tam różne płyny, to generalnie rzecz biorąc poziom bezpieczeństwa w Edynburgu jest wysoki. Nie najwyższy w Szkocji, ale wysoki. Tutaj policja jest na każdym kroku, tutaj policję po prostu wszędzie widać, a jak nie widać, zaczyna się coś dziać, policja wyskakuje jak grzyby z ziemi, wyrasta nagle. Ja przez 15 lat mieszkania tutaj, ani ja, ani moja rodzina, ani moje dziecko nie mieliśmy nawet, już nie mówię, że żadnych nieprzyjemności, ale nawet nie znaleźliśmy się w pobliżu jakiejś sytuacji, która by stanowiła jakieś zagrożenie dla zdrowia czy życia naszego. Także poziom bezpieczeństwa jest wysoki, mimo multinarodowości, co niektórym przeszkadza. Mi osobiście to oczywiście nie przeszkadza, bo ja nie oceniam człowieka poprzez pryzmat religii czy pochodzenia. Także mimo multinarodowości jest tutaj bezpiecznie. Na ulicach często widać uśmiech. I w sytuacji zagrożenia, tak jak mówiłem, osobiście nie widziałem. Osobiście nie zetknąłem się z taką sytuacją. Więc takie jest zdanie Łysego. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Słuchajcie, jeszcze tylko tak na koniec chciałem nawiązać do tego wynajmu mieszkań, bo mówię, że tu jest dużo mieszkań do wynajęcia, dużo domów do wynajęcia. Wiem, że tutaj może to zabrzmieć trochę kontrowersyjnie, bo niektórzy mogą mi napisać, że czekają na mieszkanie ileś lat i nie mogą go dostać. Tylko ja tu mówię tylko o rynku wynajmu nieruchomości prywatnym, tak, o rynku prywatnym, w sensie, że wynajmujesz sobie od prywatnego właściciela czy od agencji. Nie mówię tutaj o mieszkaniach socjalnych, bo na socjalne rzeczywiście się długo czeka. Także żeby to było jasne. Także dzięki Wam jeszcze raz za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jakoś Wam pomoże w podjęciu decyzji, jeśli myślicie o Edynburgu. Jeżeli chcecie, żebym zrobił taki film z większą ilością zalet i wad, to chętnie to zrobię. Wiem oczywiście, że mogą się pojawić jakieś kontrowersje, komuś coś może się nie podobać, to co powiedziałem, no ale taka już jest natura ludzka. Poza tym ja też nie jestem w stanie każdemu dogodzić. No, trzymajcie się, Łysy pozdrawia serdecznie z Edynburga, pięknego, choć deszczowego. Trzymajcie się, hej, do następnego odcinka.